Park Narodowy Krka to jedna z głównych atrakcji turystycznych w Chorwacji. Każdy chce przyjechać i zobaczyć piękne wodospady. Park Narodowy został założony w 1985 roku, a najpiękniejszym miejscem, do którego zmierzają turyści, to Skradiński Bóg. Dawniej normalnie można było się kąpać przy wodospadzie, ale od 2021 roku jest całkowity zakaz kąpieli. Najpopularniejsze wejście do parku to wejście Lozowac, jednak my polecamy rejs statkiem z miejscowości Skradin. Statek ze Skradina odpływa co godzinę. Czas zwiedzania wodospadów Krka to od 2 do 3 godzin. Na ścieżce jest sporo punktów widokowych. My, zwiedzając Park Narodowy, przypłynęliśmy statkiem, zobaczyliśmy najpiękniejsze wodospady, szliśmy po drewnianych kładkach, wchodziliśmy na punkty widokowe i zwiedzaliśmy jaskinie. Sporo się działo, ale Park Narodowy Krka jest przepiękny. Najlepiej tam być wcześnie rano, bo później z godziny na godzinę przybywa turystów.